kazanie pasyjne. Nie poddawajcie się walce. Prowadzę was do zwycięstwa. Ale moja armia nie może się składać z jednego oddziału walczącego i 100 przysłuchujących się walce. Widzicie kiepsko. 1 na 100 z was to przyjmuje. Powtarzam, Matka Boża mówi. Moja armia nie może składać się z jednego oddziału walczącego i 100 przysłuchujących się walce. Powołuję was wszystkich do walki. Tu też można tłumaczyć, że to jest pochwała do naszego oddziału. Bo wiem, że nam przysłuchuje, podziwia, uznają, doceniają odwagę. Błysnęli formą. Chodź do okopów. O, pada wilgoć, krety gonią, a niech mysz przyjdzie polna, a jakiś taki większy robak? A jak nie będzie śniadania? A kiedy będzie chciała zrobić lunch, a wtedy będą działa strzelały? To musimy się dogadać drugą stroną. Kiedy jest jedzenie, to jedzenie. Kiedy pranie jest dział, to pranie. A kiedy ubikacja, to przerwa w strzelaniu. Powołuję was wszystkich do walki. Nie ociągajcie się w wypełnianiu moich próśb. Bo życie jest o wiele krótsze, niż się wam wydaje. Dopiero później czas się zatrzyma. Wtedy już nie będą potrzebne zegary. Dziś pędzi, zostawiając wam zawsze niewiele czasu na pokutę i na nawrócenie. Jeśli chcecie przemienić oblicze świata, jeśli chcecie dokonać czegoś wielkiego w waszym narodzie, przyłóżcie się całym sercem do wypełnienia moich próśb.